Spontaniczny, ale ostry apel prezydenta Lubina do polskiego rządu. Pozwolę sobie skierować słowa stąd, z tej ziemi, z prośbą. Naprawdę krowa ma tylko 4 cycki, a nie ma ich 10. Tradycji stało się zadość, górnicza starszyzna obudzona, polało się co nieco. Orkiestra jak zwykle dała radę. Edyta Drzymała, witam we wtorek, 4 grudnia i zapraszam na specjalne, barburkowe wydanie informacji. Tradycji stało się zadość, główne uroczystości barburkowe za nami. Dzień Świętej Barbary to jak zwykle okazja do podsumowania roku w górnictwie. Skorzystał z niej prezydent Lubina, Robert Raczyński, który w imieniu mieszkańców Zagłębia Miedziowego zaapelował do rządu, by państwo przestało finansowo wykorzystywać KGHM. Zaapelował w charakterystyczny dla siebie bardzo bezpośredni sposób, dodając, że tegoroczny budżet państwa uratowała właśnie lubińska spółka. Za tę wypowiedź gromkimi brawami podziękowali mu uczestnicy Akademii Barburkowej. Mimo rekordowych zysków za 2011 rok, bieżący rok nie był dla KGHM łatwy pod względem finansowym. Najpierw z własnej woli Polska Miedź zainwestowała 10 miliardów złotych w kanadyjską Quadrę. Potem z już nie własnej woli musiała oddać Skarbowi Państwa gigantyczną dywidendę oraz zapłacić podatek od miedzi i srebra. I właśnie na tę obowiązkową daninę zwrócił uwagę prezydent Lubina Robert Raczyński, a że jedynym przedstawicielem rządu był wiceminister środowiska, do niego skierował swój apel. Jak szedłem tutaj do Państwa, to się rozglądałem na drogę na Polkowice, na drogę na Zieloną Górę, na Wrocław i czekałem na kogoś. Wyobraziłem sobie, że ktoś idzie z Warszawy, ale nie idzie na stojąco, tylko idzie klęcząc. Idzie klęcząc do Was, żeby stanąć przed Wami klęcząc i powiedzieć tak: dziękuję Wam. To ja jestem minister Rostowski, to Wam zabrałem te pieniądze, ale Wyście uratowali budżet. Dziękuję Wam za te 20 miliardów. Dalej klęczy przed Wami i mówi tak: przepraszam Was za te nowe podatki. Mam wolę poprawy, w przyszłym roku ich nie będzie. Panie ministrze Woźniak, skoro nie ma pana ministra Rostowskiego, pozwolę sobie skierować słowa stąd, z tej ziemi, z prośbą. Naprawdę krowa ma tylko 4 cycki, a nie ma ich 10. Nie do śmiechu było natomiast Piotrowi Woźniakowi, wiceministrowi środowiska i zarazem głównemu geologowi kraju, który jednak nie odżegnywał się od odpowiedzialności za decyzję rządu, który reprezentuje. Nie, o tym tych elementów anatomii czy weterynarii to ja nie chcę. Natomiast no, pochyliłem głowę, przyjmuję takie połajanki, bo cóż mi pozostaje. Natomiast resort środowiska, myślę, że pan prezydent trochę pomylił resorty, bo prezydent Lubina. Ja jestem z resortu środowiska, nie z resortu finansów. To ważne, żeby dobrze adresować swoje uwagi, aczkolwiek odsłuchałem ich z pokorą i ze zrozumieniem. Akademię Barburkową otworzył prezes KGHM Herbert Wirth, podsumowując ostatni rok funkcjonowania polskiej miedzi. Zysk netto za rok 2012 może w swoim wymiarze porównany z 2011 jest mniejszy, niemniej to 4,7 miliarda czystego zysku już po opodatkowaniu podatkiem od innych kopalni. Ja chciałbym za to wszystko, co dzisiaj, serdecznie Państwu podziękować, bo nie byłoby to możliwe bez Waszej wytężonej pracy, bez zaangażowania, które na co dzień my obserwujemy i który się przekłada właśnie na te efekty. Za to w dniu Świętej Barbary, naszej patronki, serdecznie Wam dziękuję. Pracownicy polskiej miedzi przybyli na uroczystości w odświętnych, tradycyjnych mundurach. Na głowę założyli czako, oczywiście z odpowiednim do zajmowanego stanowiska kolorem pióropusza. Podczas Akademii Barburkowej zasłużonym pracownikom przypina się odpowiednie odznaczenia i medale zasłużonych dla KGHM, jak i zasłużonych dla Górnictwa Rzeczpospolitej Polskiej. U niektórych odznaczeń jest tak dużo, że ciężko o miejsce na torsie, na kolejny medal. Jest to jednak symbol zrozumienia codziennego trudu, jakim jest ciężka i niebezpieczna praca pod ziemią. Jedno z największych zagrożeń, jakie w tej chwili jest, zagrożenie temperaturą pierwotną, temperaturą od maszyn ciężkich, i to wymaga szeregu czynności, które no, w jakiś sposób muszą się łączyć w jedne działania.
Podczas Akademii Barburkowej stare strzechy, czyli zasłużeni górnicy, wręczają górnikom szpady górnicze po nienagannym i nieprzerwanym przepracowaniu 25 lat pod ziemią. Szpada to symbol szlachectwa nabytego przez sumienną pracę. Jest to wyróżnienie jest bardzo, można powiedzieć, takie indywidualne. Mój ojciec, mój teściu pracowali też w kopalni. Widziałem, jak te 25 lat im zleciało i jak dostawali szpadę górniczą. Te szpady do dzisiaj wiszą w ich domach na ścianach. Jest to więź z tym zawodem i więź z bracią górniczą. Honorową odznakę zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A. otrzymał także kapitan Tomasz Cichocki, który pod patronatem KGHM opłynął kulę ziemską. Przywiozłem z sobą V, który łączył jacht z trasą. To był taki mój synonim bezpieczeństwa. Ja chciałbym tę linę przekazać panu prezesowi Herbertowi Wilkowi, mając nadzieję, że nigdy jej nie użyję. Politycy, samorządowcy i ludzie związani z górnictwem składali polskiej miedzi, jak i górnikom życzenia na nowy rok pracy. Oby tak dalej. Firma się znakomicie rozwija. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem ekspansji zagranicznej. Nie tylko dlatego, że to jest pierwsza firma górnicza, górnictwa podziemnego, która wyszła na szerokie wody. To nie jest prosty proces. Życzę Państwu przede wszystkim bezpiecznej pracy, bezpieczeństwa i pewności jutra. 12,5 tysięcy pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego w kopalniach KGHM Polska Miedź codziennie jest wśród żywiołów ziemi. I poruszanie się wśród tych żywiołów to jest umiejętność i jest potrzebne duże doświadczenie, żeby móc bezpiecznie wrócić do domu. Zamierzamy organizować zarządzanie tą firmą w sposób inteligentny, inteligentna kopalnia, inteligentne przedsięwzięcia organizacyjne i powiem, że to są wyzwania na XXI wiek. Ale z drugiej strony, panie prezesie, największym aktywem tej firmy to są górnicy, czerupkarze, mechanicy, pracujący tutaj w Polsce w Zagłębiu Miedziowym. Bez tych aktywów żadne inne aktywa nie byłyby dla nas osiągalne. Podczas tegorocznej Akademii Barburkowej szpady górnicze, kordziki i inne odznaczenia górnicze otrzymało 110 osób. Kordzik wręczany jest kadrze kierownictwa i dozoru oraz pracownikom górnictwa po nienagannym przepracowaniu 20 lat pod ziemią lub 30 lat na powierzchni. Lis Major przyprowadził w swoim pochodzie w tym roku 5 młodych gwarków. Symbolicznym skokiem przez skórę młode lisy zostały pasowane na kopaczy i tym samym przyłączone do stanu górniczego. Prezydent Lubina Robert Raczyński przekazał natomiast starszemu Kopackiemu klucz do miasta. Oznacza to, że górnicy przez całą dobę rządzić będą miedziowym grodem. Pochód Lisa Majora to jeden z tradycyjnych, ale i najbardziej widowiskowych zwyczajów barburkowych. Mistrz przyprowadził 5 młodych lisów do centrum Lubina. Po odśpiewaniu wraz z chórem górniczym tradycyjnej pieśni wprowadził ich na scenę, gdzie młodzi musieli wejść na beczkę, a następnie przeskoczyć przez skórę trzymaną przez szefostwo polskiej miedzi. W tym roku 5 młodych lisów skok przez skórę poszedł całkiem sprawnie. W dniu dzisiejszym z woli starszych i wszystkich tu zebranych młode lisy na kopaczy pasowane zostały i do stanu gwareckiego wprowadzone. Odtąd ci, na których ramieniu spoczęła barda górnicza, a skóra biodra ich opasała, mają być jednako w rodzinie kopackiej traktowani i opieką starszych otoczeń. Nowo przyjęci do górniczej braci nie kryli swojego zadowolenia z tego faktu. Na pewno jestem szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w tej ceremonii. Mieszkam w Lubinie, więc to jest jakby, nie patrzeć na cała część naszej kultury. Fajnie też zobaczyć, jak wygląda taka uroczystość w celu górniczym. I to jest na pewno ciekawe przeżycie. Bardzo przyjemne w takiej uroczystości tradycji górniczej uczestniczyć. To jest wpisane w naszą historię. Bardzo miłe uczucie. Większą tremę od młodych gwarków miał sam Lis Major. Zawsze staram się wykonać tą rolę swoją jak najlepiej. Trema mnie żera każdego razu. Na widowisko przyszło popatrzeć wielu mieszkańców Lubina. Prezes KGHM skorzystał z okazji, by również im złożyć barburkowe życzenia. Drodzy mieszkańcy grodu Miedzianego, przede wszystkim jak co roku chcę złożyć z okazji święta górniczego, właściwie Wigilię tego święta, wszystkiego najlepszego. Wam i tutaj tym młodym gwarkom, których dzisiaj przyjęliśmy do stanu górniczego. KGHM
obiecuje, że dalej będzie się rozwijał ku chwale tego regionu. Kolejnym zwyczajem barburkowym jest oddanie władzy w mieście na całą dobę w ręce górników. Pozwólcie, starszyzno górnicza i wy, młodzi warkowie, że w dowód waszej ciężkiej pracy dla dobra i świetności naszej ojczyzny przekażę starszemu Kopackiemu klucz miasta Lubina, byście w dniu waszego święta świetnie się bawili i rządzili w nim. Ale pamiętajcie, że takie miasto, jakie żeście wzięli, takie zostawić macie za 24 godziny. Górnicy z hukiem przejęli władzę w Miedzianym Grodzie. Taka pobudka zdarza się tylko raz w roku. Z samego rana pod oknami górniczej starszyzny orkiestra dęta przygrywała górnicze marsze. Budzony ma obowiązek wyjść do muzyków i lepiej dla niego, by czymś ich poczęstował, bo inaczej grać nie przestaną. 4 grudnia to w kopalni dzień wolny od pracy, który szczególnie przydaje się po uroczystościach dnia poprzedniego. Pracownicy jednak tradycyjnie nie dają pospać kadrze kierowniczej. Orkiestra z ZG Lubin zaczęła górniczą pobudkę tradycyjnie o 6. Miała do obudzenia 9 osób. Jest to rzeczywiście wyjątkowa chwila, no i wyjątkowy moment. Dzisiaj mamy barburkę. Wiem, że mój syn czeka cały długi rok na to, żeby był ten taki piękny moment, kiedy przyjeżdża orkiestra górnicza, kiedy grają rano. Obudzeni serdecznie witają muzyków. Zazwyczaj zapraszają też na poczęstunek. Na poranną orkiestrę ciepło mimo wszystko reaguje także sąsiedztwo. Wszędzie taka przyjazna atmosfera. Wszędzie przychodzimy, gramy. Nieraz po prostu, na przykład w Górzycy graliśmy, to tam się poschodziło bardzo dużo na tym słuchaczy, tam pogórniczemu świętnie. No to nie bez tego, żebyśmy tam nie zagrali dłużej. No to zagraliśmy troszkę dłużej i przez to troszkę nawet opóźnienie. A tak nadrabiamy już tego, bo chcielibyśmy wszędzie jakoś tak dogodzić, żeby było dobrze. Tym razem wszystko poszło zgodnie ze zwyczajami i planami. Wreszcie sypnęło też śniegiem. Na szczęście dla sekcji dętej tym razem nie było jednak nad ranem zbyt mroźno. Pamiętam barburkę 2 lata temu. Były ujemne temperatury, na tyle niskie, że orkiestra, a szczególnie te wszystkie instrumenty dęte, no trudno było grać i dmuchać w ustniki, ale orkiestra jak zwykle dała radę. Mróz nie pokrzyżował tym razem planów orkiestry. W repertuarze nie zabrakło marszów górniczych, ale jak powiedział kapelmistrz, muzycy starają się zagrać i trochę skocznie, i trochę sentymentalnie, w sam raz na barburkową pobudkę. Ludzie związani z KGHM, władze, delegacje z oddziałów, pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych, ale również samorządowcy i mieszkańcy Zagłębia Miedziowego w ramach obchodów barburkowych złożyli kwiaty pod pomnikiem doktora Jana Wyrzykowskiego, który w 1957 roku odkrył rudę miedzi w Sieroszowicach. Każdego roku w Dzień Świętej Barbary region oddaje cześć odkrywcy polskiej miedzi. Pierwsze poszukiwania złóż miedzi na terenie obecnego Zagłębia Miedziowego okazały się porażką. Dopiero 27 marca 1957 roku w Sieroszowicach Jan Wyrzykowski napotkał rudy miedzi o znaczeniu przemysłowym. Kolejne miesiące badań przyniosły sukcesy. W 2 lata od pierwszego odkrycia Wyrzykowski udokumentował największe w Europie i jedno z największych w świecie złoże rudy miedzi Lubin-Sieroszowice. Do dziś wszyscy mieszkańcy tego regionu, jak i pracownicy polskiej miedzi w ramach górniczego święta dziękują odkrywcy, składając kwiaty pod jego pomnikiem. Tradycją się to stało, że przed naszym mistrzem zdajemy sprawę z tego, co zrobiliśmy w ostatnim roku, a właściwie jak zarządzamy tą firmą, a ściślej złożem, który mistrz Jan odkrył. Teraz ani mieszkańcy, ani samorządowcy nie wyobrażają sobie tego regionu bez KGHM. Ja sobie nie wyobrażam właśnie Lubina czy powiatu lubińskiego bez polskiej miedzi. To jest wielki rynek pracy, to jest zatrudnienie dla ludzi. To jest, powiedzmy, w miarę stabilna, dobra, dobrze płatna praca. No, to byłaby ładna wieś. Małe miasteczko, takie jak było w latach 60, na początku lat 60. Do chwili odkrycia złóż przez doktora Wyrzykowskiego, no to praktycznie był taki rejon typowo rolniczy, co nie, czyli ubogi i najprawdopodobniej takim by został. Wielkiego przemysłu tutaj nie było, a dzięki temu to się zmieniło tylko życie tutaj, ale i w ogóle całego regionu. Mało tego, w znacznej części też i w kraju. Na tegorocznej uroczystości pojawił się wójt Haczowa, miejscowości, w której urodził się Jan Wyrzykowski. Jak Jan Wyrzykowski bywał w Haczowie, to ja byłem małym chłopcem i jak dzisiaj tutaj w Lubinie i w szkołach, które noszą jego imię,
patrzę na jego zdjęcia, to przypominam sobie tego pana, który do Haczowa właśnie przyjeżdżał. Natomiast bliżej, bardzo blisko znam pana Stanisława Wyżykowskiego, brata pana Jana. Znałem również Kazimierza. Nie sposób mi wymienić wszystkich, ponieważ było ich aż 11. Wyżykowski współpracował z wieloma osobami, których dziś nazywamy pionierami polskiej miedzi. Bardzo były ciekawe te lata, bardzo twórcze, że tak powiem. Dużo było trudności, dużo było awarii, dużo było problemów organizacyjnych, ale było ciekawie. No i jakoś efekty tego są. Kwiaty pod pomnikiem składali tak szefowie KGHM, jak i przedstawiciele związków zawodowych. Postać Jana Wyżykowskiego jednoczy wszystkich związanych z polską miedzią, nawet tych, którzy na co dzień stoją po dwóch stronach barykady. W dzisiejszym barburkowym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.